Siemano wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmiela. Zaczęliście kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy Wolfenstein The New World. Jak pamiętacie, jesteśmy tu, gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku, czyli na tym moście dokładnie. Tak, i tutaj jak pamiętacie, w poprzednim odcinku lekko, można powiedzieć, o ile to można w ogóle lekko nazwać, byłem lekko mocniej wkurwiony z racji na to, że dosyć dużo padałem. I były lekkie problemy przez to, że padałem i w ogóle. Ale co, trzeba cisnąć, kurde. Widzę, że troszeczkę nam tam przybyło teraz tego. Armora. Tutaj coś też będzie pewnie w tej skrzyneczce, także otwórzmy sobie ją. No, kolejny armor. Jakoś damy radę, myślę, damy radę tam, kurde, rozwalić tych wszystkich nazoli, którzy są tam na dole. Naładujemy sobie tylko naszą oczywiście spawareczkę, żeby w razie czego gdzieś tam serio zabrało mi HP ze skoczenia z takiego, kurde, miejsca. Dobra, spokojnie na zole. bawimy się. Tylko musicie troszeczkę poczekać, aż sobie obczaję. Tak można powiedzieć, będziemy kampić lekko z minigana. O ile można w ogóle kampić z minigana. Dobra, minigun się skończył, więc wypierdalaj mi stąd. Teraz co? Tu już nie widzę, żeby na dole gdzieś były. Na dole są. Okej, dobra, dojdźmy sobie gdzieś, powiedzmy tutaj. Czy oni wyjdą stąd? To jest pytanie. Dobra, jest troszeczkę HP, okej, jesteśmy, można powiedzieć, w domu. Ajajaj. Okej, tam też jest HP, ale nie wiem, czy ja chcę akurat przeskakiwać przez to, bo to może też się dla mnie źle skończyć, lekko. Ale za to tu też jest HP, proszę bardzo. Nie wiem, czy jest sens tam skakać, a przeskoczmy sobie, świetnie, dawaj, jej. O kurde, co to za nazol w ogóle? Ja pierniczę, patrzcie co za typ. O kurde, wow. Czy on mu rozwalił głowę śmigłem? Czy on mu rozwalił, serio, o kurde, to było silne. Jak tam Jeremy? Czy jak ci tam było z szefie? Wiem o tym, wiem, stary. Dobra, ale tutaj widzę, że na zole są już. Chyba na nas czekali. Także musimy ich najpierw się... Albo dobra, bo już się chyba... A nie, dobra, bo to się działa na zasadzie regeneracji, więc... O kurwa. Nie, kiciusiu. O kurde. No co? Ja pierdzielę. Ale żem poleciał, no to ładnie, że poleciał. Aż za bardzo poleciałem. A dobra, bo trzeba na ten księżyc lecieć, no nie, tam będzie akcja dopiero agresywna. Stary, powinieneś mi tu mnie poczęstować, kurde, jakimś życiem tutaj. Dobra, wjeżdżamy w nich.
Dobra, kiciuś padł. O kurwa. Dobra, dobra, staram się tych dwóch chamów rozwalić, okej, udało się. Dobra, wysiadam stary. Wjeżdżam tam w nich, kurde. O kurde. Skąd ten szefuncio się tu wziął? On się chyba zaciął, w ogóle nie może mnie trafić, o tyle dobrze. Przynajmniej mam, ale dobra, bo coś chyba się zmieniło, coś chyba mógł mnie trafić w tym momencie. Dobra, dobra. Kurde, ile ich tam jeszcze jest? Potrzebuję jakiegoś życia czy czegoś. Nie chcę się jeszcze do tego sejfu włamywać, bo wiem, że tutaj nazole są w okolicy. A to może się dla mnie źle skończyć. Dobrze, spokojnie, stary. Ja chcę sobie na spokoju wszystko zrobić. Chcę tutaj sobie zwarcie zrobić, myk, żeby otworzyć sobie otóż ten safe, właśnie zabrać sobie statuetkę i nadmiar życia, a nie... Kurde, będę się śpieszył. Dobra, teraz mi możesz powiedzieć, że ten wagon, ale gdzieś tutaj naprzód mówił, czyli że to jest to pewnie, nie? To jest to, no. Dobra, o stary, mam cię dość, więc wchodzę do środka. Chyba on chce z nami walczyć. Chcesz się kurwa bić? Dobra. A, ha, 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 ha. Wchodzimy. Uff. Okej, 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 okej. Jesteś. Jest i gościu, którego mamy okraść. Wow. Już jedziemy? O kurde. To lecimy na księżyc. You'll need to recover your equipment from the luggage area once you've arrived at the lunar base. Finally, you need to find those nuclear decryption keys. Ja coś czuję, że tu będzie się jakoś agresywnie wszystko działo. Jak to wygląda? Możecie mi powiedzieć? Już jesteśmy na księżycu? Fajny taki statek, kurde. Pieski są w kosmosie. Wszystko jest w kosmosie. William Strasser to jest minister, więc... O kurwa, to może się źle skończyć. Dobra, spoko, czyli jestem jakby nowym tutaj. Miał tu dotrzeć ten gościu, za którego się przebraliśmy. O kurwa, mogą być problemy w tym momencie. No, tak, tak. O, dobra, dziękuję, stary. Dzień dobry, witam. Hi! Dzień dobry. Mogę sobie popatrzeć na księgę. O kurwa, macie, ale oni się ładnie tutaj... Ładnie rozbudowali. Ty, stary... Poważna sprawa, powiem wam szczerze. Gdzie mam iść? Tam?
O, kamizelka, kurde. Jak na lotnisku. Caroline, Anya, do you read? What's your status? Well, I'm on the motherfucking moon. There's a mouse on this one. I will clean it out with soap. Now, Blaskovich, the goal here is to steal the nuclear decryption keys located in the command module. In order to reach the command module, you have to find a spacesuit and walk there on foot across the lunar surface. Affirmative. I believe in you, William. Ho! To będzie ciekawie, dobra, to jesteśmy na księżycu. Nie wiem, co ja tym odpaliłem. Nie mam pojęcia, prawda. O kurwa. Dobra, bo nie mam ich z czego... O, fajny mam celownik. Nie mam ich z czego ściągnąć w ogóle. Może faktycznie sobie to doładujemy, ale dobra, no ale... Nie wiem, dziwna sprawa trochę, czemu to jest tak kurde stworzone. Kto jest kurwa uzbrojonym terrorystą, bo nie rozumiem wasz ziomeczki. Wow, 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 wow. Daj mi swojego weapona, dokładnie, dziękuję. Co to za bronie, kurde, no kosmos. To jest karabin snajperski. Co, nie, dziwne dla mnie to jest strasznie. No ale okej, a tu? Działa to już tak jak powinno, nie? Okej. Dobra, czaję, o co biega. Czaję fazę. Coś tutaj było do przeszlifowania, nie? No, dokładnie. Czemu ja tego nie wyczaję wcześniej? Niepotrzebnie ich w sumie zabijałem, ale pewnie i tak trzeba było ich później zabić. Okej. No to w takim razie lecimy z tym koksem dalej. Idziemy dalej wzdłuż naszej stacji kosmicznej. Księżycowej. Tutaj też są generałowie, no ja pierniczę. Kto? Sznela, 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 bitches. Gdzie ten kapitan? O, piesełku, co ty tu robisz? Malutki kiciusiu. Gdzie jest ten kapitan, kurde? Jest gdzieś w ogóle po drugiej stronie, nie? Tu gdzieś powinien być. O, dobra, jest, jest, jest. Dobra, już go nie ma. No skurw, serio? O Jezus, jeden typek został, no to świetnie, 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 tak się nie bawimy.
Koledzy, to, że jesteśmy w kosmosie, to nie znaczy, że kurde możecie sobie na takie rzeczy pozwalać. Dobra, kapitan jeden ściągnięty. Teraz tylko namierzyć tego drugiego. Przy okazji kiciusiów zabić wszystkich. A drugi kapitan będzie gdzieś w tamtej okolicy, tak mi się zdaje. A nie, tu jest, spoko. Weźmy sobie to, odłączmy, będzie nam lepiej. Cholera jasna, ile ich tu idzie. Jeszcze z tej strony, no przecież, no kurwa. Ile was tu matka miała? A na dwie snajperki? Haha. Tak to jeszcze chyba żaden nazol się nie bawił, jak ja dzisiaj. Dobra, drugą dymmy. Można sobie wszystko znaleźć. Tylko dziwne jest to, że oni tutaj kul w ogóle nie używają. Tylko energii takiej, no, tej energetycznej, elektrycznej. Granaty Tesli, widzicie, żadnej broni normalnej. O kurwa. Dobra, Teslami go obrzucajmy, tego robotena. Okej, został zlikwidowany. Tak samo jak tych dwóch kapitanów, których tutaj spotkaliśmy. Drugiego łepo naładuj. Okej, jest wszystko gites. O, tu coś jest. Ciekawe, co tu znajdziemy. A, tędy mogliśmy iść. O kurde, taka magia, czyli pewnie tu był taki skrót, żeby to wszystko po cichutku zrobić. Ale po co po cichu? Dobra, no, czyli jest jednak normalna broń. To się bawimy w takim układzie. Chociaż to też nie jest normalne przecież. To nie są normalne pistolety, to kurwa Gwiezdne Wojny bardziej takie królują, można powiedzieć. Co, mamy tam wchodzić? No, co wy gadacie? No nic, no to wchodzimy. Tak, jak tak cieba, no to widocznie tak cieba. I cieba, i cieba. Dobra, okej, wiecie co, ja myślę, że tutaj zakończymy ten odcinek. W każdym bądź razie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Oczywiście widzimy się w następnym odcineczku i cześć wam wszystkim.